Hejka, kochani, słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak wykonać taki pompon. Jest on bardzo prosty do zrobienia. Wystarczą Wam rzeczy, które macie w domu i oczywiście kawałek włóczki. Także zapraszam Was do pracy. Ok, moi drodzy, słuchajcie, do wykonania takiego pomponu będziemy potrzebować paru rzeczy. Będą to na pewno jakieś tekturki, kartoniki albo coś, co jest w miarę takie sztywne i potrzebujemy tego w dwóch egzemplarzach, czyli tak jak widzicie, ja mam tutaj dwa egzemplarze. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować na przykład, jeżeli macie cyrkiel, no to cyrkiel. Ja nie mam cyrkla, więc będę się posługiwała tym, co mam w domu. I uwaga, co ja mam? Ja mam wazon. Ok, mam wazon oraz kieliszek do wódki i będę to sobie fajnie obrysowywała. Oprócz tego mam długopis, Wy możecie mieć też marker, myślę, że może być lepszy. Potrzebujecie też centymetr, żeby tam sobie zmierzyć, ile dokładnie tego wszystkiego ma być. Potrzebujemy, słuchajcie, nożyczki i oczywiście włóczkę, z której będziemy robić nasz pompon. I teraz tak, bo na pewno będziecie się pytać, jaką tutaj mamy, jak tutaj jest to duże. Słuchajcie, u mnie to jest około, już nawet sobie wcześniej sprawdziłam, jest to około 12 cm, ok, także to mniej więcej tak. Tutaj mamy jakieś, ja wiem. Tu mamy jakieś 3 cm. Ok, to wszystko jest tak, słuchajcie, mniej więcej chodzi o to, aby mieć jeden większy okrąg i jeden mniejszy, ok? I teraz będziemy robić to dwie takie same rzeczy, dwie takie same okręgi. I teraz uwaga, kładziemy sobie nasz wazon, albo Wy możecie użyć cyrkla i obrysowujemy sobie tutaj ten nasz wazonik. W ten sposób. Ok. Mamy. I bierzemy sobie u mnie mój kieliszek, kładziemy na sam środek. I tutaj właśnie też o to chodzi, żeby to oczywiście było na samym środku. I obrysowujemy. Ok, to samo robimy na drugiej tekturce i tak to wygląda, mam dwie tekturki i teraz uwaga, będziemy wycinać, wycinamy całe to kółko oraz kółko ze środka, zobaczcie, wycinamy nasze kółko. Okay. I wycinamy kółko ze środka, czyli wchodzimy sobie tędy i wycinamy. Ok, mamy, tak to wygląda. Tutaj możemy jeszcze uciąć taki kawałek. I słuchajcie, z drugą tekturką robimy dokładnie to samo. Ok, zobaczcie, mam dwie tekturki, tak to wygląda, one są dwie takie same, przykładamy sobie je właśnie w ten sposób, tutaj, ok, obie do siebie, bierzemy sobie naszą włóczkę i uwaga. I jedziemy sobie dookoła. W ten sposób. Od razu Was uprzedzam i uczulam, że im więcej tej włóczki zużyjecie, tym oczywiście fajniejszy i bardziej puszysty pompon będzie. I tak, słuchajcie, jedziemy sobie dookoła tutaj tej naszej tekturki.
Okej, słuchajcie, ja to tak zostawiam. Tak to u mnie wygląda. Zobaczcie, takie jest grube. Starałam się tutaj narzucić jak najwięcej włóczki i wykorzystać, żeby później po prostu było to wszystko jak najbardziej puszyste, ok? I teraz tak, ucinamy sobie naszą włóczkę. Ok? I teraz tak, ucinamy sobie jakiś taki dłuższy kawałek, żeby już mieć przygotowany ten kawałek, ok? Ja go sobie odkładam na bok. Biorę sobie tutaj mój pomponik. I teraz uwaga, będziemy go ucinać tutaj dookoła, ale musimy to zrobić bardzo umiejętnie, aby nic nam tutaj nie pouciekało, ok? Czyli wkładamy sobie tutaj o, pomiędzy nasze nożyczki, ok? I jedziemy sobie tutaj nasz pomponik dookoła, ucinamy. Tak to wygląda i teraz uwaga, zobaczcie. Bierzemy właśnie sobie tą nitkę, którą przygotowaliśmy wcześniej i pomiędzy te dwa kartoniki, które tutaj są, wkładamy tą nitkę. O, właśnie w ten sposób. I sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Zaciągamy tam w środku wszystko. Zobaczcie. Ok. I wiążemy. Wiążemy dosyć mocno, żeby nic nam tutaj nie poszło. Okay. Można tutaj jeszcze raz włożyć niteczki. I tutaj jeszcze raz zawiązać na przykład z tej strony. Aby wszystko było dobrze związane. Mi się urwało, ale mam nadzieję, że nic się tutaj nie wydarzy. Także wy uważajcie. Dobra, no i co? Ściągamy nasz pompon. Ściągamy nasz pompon. Tak on wygląda. Mi się tutaj gdzieś niteczka urwała, ale mam nadzieję, że będzie ok. Ok, ja na wszelki wypadek jeszcze raz tutaj przywiązałam sobie mój pompon, żeby nic się nie wydarzyło. I teraz słuchajcie, trzeba go sobie ładnie tutaj poukładać, właśnie w ten sposób, jak to ja robię. Jest fajny, dużo ma włosów. I teraz słuchajcie, dosyć istotna sprawa, ponieważ on jest oczywiście krzywy, wszystko jest tutaj wiadomo jakie, więc bierzemy sobie nożyczki i go troszeczkę tutaj podcinamy. To jest taka, słuchajcie, kosmetyczna zabawa. Słuchajcie, tak wygląda mój pompon. Patrzcie, ile tego mi tutaj zostało. Oczywiście tutaj jeszcze można się nad tym pobawić trochę, żeby on był jeszcze bardziej równy, ok? Ale zobaczcie, myślę, że wygląda bardzo fajnie. Jest mega puszysty, duży, zobaczcie. I teraz wystarczy go przyczepić ewentualnie właśnie do czapki. Słuchajcie, dajcie mi znać, co myślicie o takim pomponie, czy udało Wam się taki zrobić, czy udało Wam się zrobić trochę bardziej
równy. Dajcie znać. Pozdrawiam. Hejka.